Raków Częstochowa zwycięski. Raków Częstochowa awansuje dalej do kolejnej rundy eliminacji Champions League. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce i widzimy się zaraz po spotkaniu Flora Tallinn. Raków Częstochowa, mistrz Polski wygrał. Myślę, że nie ma niespodzianki patrząc na grę Rakowa Częstochowa i mówię to też na bazie tym pierwszym spotkaniu, a więc wygranej medalików w Częstochowie przed tygodniem 1-0. Dzisiaj, no powiedziałbym tak, mistrz Polski nie ustrzegł się kilku błędów, no bo oczywiście rywale gdzieś tam naciskali i żyli z indywidualnych strat, ale nie było ich wiele. Przede wszystkim cieszy, powiedziałbym, dobra forma strzelecka Łukasza Zwolińskiego, a więc napastnika, który popisał się dubletem, co nie jest częste w Rakowie. Mówię tutaj o tej formie dziewiątek. Natomiast z pewnością tych okazji bramkowych medaliki stworzyły sobie bardzo dużo, co też jakby może cieszyć, natomiast z pewnością nie napawa optymizmem kibiców Rakowa, powiedziałbym, ta skuteczność, bo wielokrotnie już Raków mógł podwyższyć ten wynik. Ostatecznie skończyło się wynikiem 3-0 po bezbarwnej, powiedziałbym, takiej dość mozolnej pierwszej połowie i bardzo efektownej drugiej. Myślę, że pierwsze 45 minut do zapomnienia, bo generalnie nie działo się wiele. Kilkukrotnie Flora zaatakowała za sprawą między nimi Zeniowa, no i wydawało się, że gdzieś tutaj ten blisko 40-letni piłkarz będzie się bawił w tym meczu z Rakowem, no bo czasami posłał takie piłki, jakich z pewnością nie powstydziłby się nawet kontuzjowany Iwi Lopez. Natomiast w drugiej połowie mam wrażenie, że Flora absolutnie bez argumentów, to znaczy tutaj jakby wyszło dopiero, wyszła ta, powiedziałbym, różnica klas. Myślę, że gdyby Estończycy rywalizowali w Ekstraklasie, no to też pewnie biliby się o utrzymanie, jednak Raków swoją taką, powiedziałbym, europejską klasą i doświadczeniem wyczekał rywala, no i tutaj jakby perfekcyjnie go wypunktował. Wspomniałem o Zwolińskim, czyli autorze dwóch bramek. Pierwsze gole strzelone dla Rakowa, byłego snajpera Lechii Gdańsk. Natomiast później działo się coś, powiedziałbym, cudownego. Mówię tutaj oczywiście o tym trafieniu na 3-0, czyli Giannis Papanikolaou w piękny sposób pokonał bramkarza. Myślę, że taka naprawdę kropka nad i. To może cieszyć, bo naprawdę momentami to się podobało. Już jakby bramki to jest jedna historia, natomiast też te, powiedziałbym, składne akcje, ataki kombinacyjne. Myślę, że wszyscy ci, którzy krytykowali Raków za pierwszy mecz, a także za ten mecz Super Pucharu z Legią, zwłaszcza Dawida Szwargę, za to, że nie do końca jakby ma pomysł na Raków, no to tutaj jakby udowodnił ten trener tym, powiedziałbym, wszystkim, którzy krytykowali trenera, że naprawdę może to nieźle wyglądać. Oczywiście jakby pamiętam o tym, że różnica klas między drużynami jest duża, natomiast Raków gdzieś tam potrafił te swoje atuty wyeksponować. Myślę, że skuteczność to jest jakby jedna z głównych rzeczy, którą trzeba poprawić w Rakowie, no bo Karabach, który najpewniej będzie kolejnym rywalem Rakowa, już nie będzie wybaczał aż tylu, powiedziałbym, pomyłek, no bo przecież trzeba pamiętać, że gdzieś tam, no w tych rozgrywkach europejskich o duże cele, no stawka jest po pierwsze wysoka, a po drugie, no przede wszystkim kolejny rywal Rakowa, a więc wspomniany Karabach, może nie pozwalać na tak dużo. Dzisiaj naprawdę Flora grała w defensywie słabo, dużo wolnych przestrzeni, gdzie naprawdę nieźle wyglądali piłkarze ofensywni, jak Jeboach, czy wybiegający z drugiej linii Tudor, Lederman, czy wspomniany Papanikolaou, natomiast myślę, że przede wszystkim robota wykonana, nie ma przesadnej euforii, jest jakby poczucie obowiązku, bo myślę, że ten awans do drugiej rundy na kanwie tego pierwszego meczu, a także dobrych fragmentów w meczu z Legią był po prostu obowiązkiem, no i każdy inny wynik jak awans Rakowa byłby z pewnością dużą negatywną sensacją. Dzięki, dwa słowa ode mnie po tym meczu Flora Raków, oczywiście zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, pamiętajcie, żeby być na bieżąco z moimi treściami i pamiętajcie także o zostawieniu kciuka w górze pod filmem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.